Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W tą środę odbyła się premiera trzech pierwszych odcinków trzeciego i zarazem ostatniego sezonu Bad Batch. I tak jak objęto z Ahsoką w zeszłym roku, to tak samo tym razem chciałbym omówić poszczególnych odcinków, gdzie z danego odcinka wezmę wątek, który moim zdaniem będzie warty większej uwagi i trochę się nad nim pochylę. I w wypadku tych trzech odcinków będzie to kwestia klonowania, a konkretnie planu na stworzenie klonów samego Imperatora, co miało być sposobem na jego powrót w sequelach. Dowiedzieliśmy się na ten temat trochę więcej i o tym, co wiemy, postaram się wam w dzisiejszym odcinku opowiedzieć, także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. O powrocie Palpatina w epizodzie 9 początkowo nie widzieliśmy praktycznie nic. W pierwszych minutach filmu Kylo Ren przybywa na Exegol i widzi odrodzonego, lecz słabego Imperatora, a jedyne co mówi to, że udało mu się to dzięki nadprzyrodzonym mocom, którymi został obdarzony przez ciemną stronę mocy. I nic poza tym się nie dowiadujemy. Osoby trochę bardziej zagubione w legendach znają historię o tym, jak tam Palpatine się odrodził. W wielkim skrócie zostały stworzone jego klony, a on przynosił do nich swoją duszę. A jako, że na tamten moment nie mieliśmy innego tropu, jak można to wszystko wyjaśnić, to można śmiało przyjąć, że twórcy poszli właśnie taką drogą i zaczerpnęli inspirację z wyżej wymienionej historii. I przez brak konkretnego wyjaśnienia tego wątku, kolejne produkcje gwiezdnowojenne, które w jakimś stopniu to zahaczały, niestety nie miały innego wyjścia, jak tą dziurę fabularną załatać. Wpływ na pewno wywarło to na Mandalorianina, a konkretnie na postać Moffa Gideona. Mianowicie jego cel, oprócz przejęcia władzy, było porwanie Grogu i wykorzystanie go do stworzenia czułych na moc klonów, co jak wiemy z ostatniego odcinka trzeciego sezonu finalnie mu się udało, a przynajmniej do momentu, w którym Din i Grogu ich nie zniszczyli. Dodatkowo w trzecim sezonie Mando mieliśmy okazję zobaczyć Radę Cienia, czyli grupę dowódców resztek Imperium, w której skład wchodził chociażby Gideon oraz Bendo Hux, ojciec generała Huxa, a na ich spotkaniu były omawiane różne kwestie, w tym tak zwany projekt Nekromancja. I to właśnie o nim możemy się nieco więcej dowiedzieć w trzech pierwszych odcinkach trzeciego sezonu Bad Batch, gdy na górę Tantis przybył Palpatine we własnej osobie, by nadzorować pracę doktora Hemlocka. Sidiousowi zależało na tym, żeby dokonać niemożliwego, czyli stworzyć klona czułego na moc, by w wypadku ewentualnej śmieci przenieść do niego swoją świadomość i tym samym pozdać się śmiertelnym. I z tego, co zostało nam pokazane przede wszystkim w trzecim odcinku, możemy wywnioskować, że w laboratorium badano próbki krwi klonów więzionych przez doktora, by znaleźć krew o na tyle nietypowych właściwościach, że po połączeniu jej z próbką dawcy będzie w stanie zachować pełną ilość midichlorianów, mikroskopijnych form życia żyjących w każdej istocie, i jeśli dana istota posiada ich odpowiednio dużo, była w stanie korzystać z mocy. A później, po przetoczeniu tej krwi do klona, ten również uzyska taką, a nie inną ich liczbę. Finalnie tym oto klonem posiadającym odpowiednią krew okazała się Omega, która dzięki jej modyfikacjom była w stanie służyć za pewnego rodzaju przewodnik, z czego zresztą zdawała sobie sprawę jej mistrzyni Nara Si i widząc, że przez to jej podopieczna będzie w niebezpieczeństwie, pozbywała się jej próbek, choć finalnie nie zatrzymało to działań, a jedynie go opóźniło. I dzięki temu, co dane nam było zobaczyć, wiemy już prawie wszystko na temat powrotu Palpatina, ale też i nie tylko. Jak powiedziałem wcześniej, oprócz Bad Batch, wątek tworzenia klonów czułych na moc pojawi się w Mandalorianinie, więc chociaż nie jest to powiedziane wprost, to na podstawie tego, czego się dowiedzieliśmy, możemy się domyślać, w jaki sposób Moff Gideon stworzył swoje klony. Tutaj mam dwie hipotezy. Pierwsza jest taka, że do syntezy krwi została użyta ponownie próbka Omegi, w której posiadając Gideon mógłby być, ale dawcą nie byłby on, lecz Grogu, ze względu na to, że był potężny w mocy, więc ilość midichlorianów, jaką posiadał, była zapewne wysoka i tą właśnie mieszankę przetoczył swoim klonom. A druga jest taka, że krew Omegi w niewyjaśnionych okolicznościach przepadła, a Gideon mógł zdobyć dane związane z badaniem próbki dziewczyny, a na ich podstawie dr Pershing, pracujący dla niego, był w stanie stworzyć inny przenośnik midichlorianów, nawet niekoniecznie musiała być to krew, i ponownie ten przewodnik połączono z krwią Grogu i przetoczono klonom. I niezależnie od tego, czy któraś z tych dwóch hipotez jest prawdziwa, czy też zadziało się coś zupełnie innego, nie zmienia to faktu, że klony Moffa powstały, a to w jaki sposób tego dokonano został wykorzystany do finalnego celu, czyli stworzenia klonów samego Imperatora, w tym też tych istotniejszych jak Snoke czy Ojciec Rey. Tutaj jedyne, czego nie wiemy, to to, w jaki sposób Palpatinowi udało się opuścić swoje ciało przed śmiercią i przetransportować jego duszę na Exegol. Myślę, że ponownie możemy posłużyć się legendami, gdzie tymczasowo przebywał w ciałach swoich popleczników, a ci dostarczyli go do miejsca tworzenia jego nowych ciał. Jednakże czy tak faktycznie jest, tego nie wiemy, ale może za niedługo i ta tajemnica zostanie odkryta. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o odcinkach Bad Batch, co sądzicie o tej teorii, no po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. Tu też podziękowania dla Mentixa, który zmontował ten odcinek, ponieważ ja obecnie przebywam na wyjeździe, więc no siłą rzeczy nie mogłem tego odcinka zmontować, także Mentix, bardzo ci dziękuję, że ten odcinek dostarczyłeś na czas. W planach ten odcinek ma wlecieć sobota lub niedziela, więc mam nadzieję, że ten odcinek faktycznie w którymś z tych dwóch dni widzicie. No nie wiem, jest piątek jak ja to nagrywam i mam nadzieję, że Mentix faktycznie na czas go zmontował. Także jeśli go zmontował, to Mentix, bardzo ci dziękuję. No i widzimy się jeszcze niedługo w kolejnych odcinkach, czyli też raczej mówię jak Bad Batch, bo postaram się faktycznie co tydzień kolejne odcinki omawiać, no chyba, że nie będzie tematu na omówienie, bo wtedy zrobimy coś innego, czy będzie to recenzja, czy po prostu jakiś inny materiał, to się jeszcze okaże. Ale o Bad Batch na pewno, jeśli tylko będę w stanie, to jakiś materiał się pojawi. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.